Do trzecioligowej drużyny Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska po zakrojonej akcji naborowej wciąż dołączają nowe zawodniczki. Obecnie szeroka kadra liczy 27 zawodniczek, które codziennie uczęszczają na treningi. W ostatnim miesiącu dołączyło 7 nowych piłkarek. 21-letnia Izabela Gurtowska, 19-letnia Dalida Gurtowska, 19-letnia Dagmara Najbuk, 18-letnia Dominika Kilarska, 17-letnia Beata Kossakowska, 16-letnia Nikola Foryś i także 16-letnia Justyna Krajewska. Piłkarki podpisały zawodnicze kontrakty z Wiktorią i rozpoczną grę. Już dziś trzymamy kciuki i liczymy na solidne wzmocnienie drużyny. Nowe zawodniczki miały możliwość wykazania się choć w części podczas ostatniego meczu ligowego, który odbył się na wyjeździe z Dragonem Mieszkowice. Mecz w Mieszkowicach był typowym treningiem strzeleckim dla zespołu Wiktorii. Spotkanie obu drużyn skończyło się bowiem wynikiem 11-1 dla piłkarek Wiktorii. Zainkasowany komplet punktów i kilka dobrych akcji w wykonaniu całego zespołu zapewne cieszy, jednak trudno uznać ten wynik za rokujący. Bramek w tym meczu powinno paść znacznie więcej dla aglomeracji, jednak można cieszyć się z wyniku, jaki padł w wyjazdowym meczu. Tego dnia wystąpiły dwie debiutantki i wszystkie rezerwowe zawodniczki oraz dziewczyny z podstawowego składu. Akurat w tym spotkaniu wynik miał drugorzędne znaczenie, bo to, że Wiktoria wygra ten mecz, nie było dla nikogo tajemnicą. Miał być to mecz testów, sprawdzianów i typowego treningu strzeleckiego. I chyba wszystkie te elementy zostały wypełnione. Aż 5 goli strzeliła Ada Skrobić, wychodząc tym samym na króla strzelców w drużynie. Po dwie bramki strzeliła Marta Bedra i Patrycja Rubin, dokładając je do wcześniejszych wyników strzeleckich. Po jednej bramce strzeliły Natalia Marszałek i Agnieszka Moroń. Pomimo tak wysokiego zwycięstwa jeszcze mnóstwo pracy zespołowej przed Wiktorią Aglomeracja Wałbrzyska. Najbliższy kolejny test umiejętności już 17 listopada 2012 roku na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego w Wałbrzychu w meczu Wiktorii z Lux Ziemia Lubińska o godzinie 11:00.